Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i w tym odcinku będę reagować na ubrania, które zamówiła mi moja mama. Więc jakiś czas temu poprosiłam moją mamę, aby wybrała mi 12 ubrań w H&M-ie. Poszło jej to całkiem sprawnie. Ja złożyłam zamówienie i tam za mną stoją dwie ogromne paczki. Mam nadzieję, że już nie ma w planie trzeciej, tylko że w tych dwóch już jest wszystko, bo w ogóle przyszły osobno, w innym terminie, więc dziwnie, no ale nie wiem. Zaraz będę je rozpakowywać, ubierać, reagować. Jestem mega ciekawa, co ona wybrała naprawdę i czy trafiła, czy w ogóle coś dla siebie zostawię, czy wszystko pójdzie do zwrotu. Zobaczymy. Obydwie paczki są takich rozmiarów. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jest tutaj wszystko, bo ja nic nie otwierałam, wszystko jest zaklejone i właśnie idę po nóż. Jest. Sprawdzę tylko, czy na pewno nie widzicie. Widzicie. Właśnie, muszę to przełożyć. Okej, okay. Sięgam po pierwszą rzecz z góry i już widzę, że jest to jakiś płaszcz. Coś ty tu, kobieto, znalazła. No co to jest? Moja mama powiedziała, że sama wybierze dla mnie rozmiary i chyba chodziło jej, żebym miała bardziej dopasowane ubrania. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Okej, okay, płaszczyk wygląda tak. Co na pewno muszę powiedzieć, to że nigdy w życiu bym go nie wybrała. Wolałabym na pewno, żeby był większy, bo tutaj w ramionach jest dla mnie po prostu trochę taki... Nie czuję się komfortowo. Podoba mi się całkiem ten kaptur. Jak sobie go tak założę, to wygląda całkiem uroczo. Ale czy ja bym taki płaszcz chciała? No raczej nie. Bo jak mam go ubranego w ten sposób, to totalnie mi się nie podoba. Ale jak założę ten kaptur mi się bardzo podoba. Ale ogólnie sam płaszcz, no tak średnio. Będę oceniać w skali od 1 do 5. Dam temu płaszczowi takie... 2,5. Okej, 2,5. Nie jest źle, ale nie. Nie chodziłabym w tym. Dobrze, kolejna rzecz, którą wyciągnęłam. Mamy tutaj jakąś koszulę. Szkoda, że mojej mamy nie może tutaj być. To bym jej mówiła wprost, co myślę, wiecie, o co chodzi. Myślę, że tutaj moja mama kierowała się tym, że ja zrobiłam takie koszule flanelowe i całkiem inne, ale ogólnie krój miały podobny, więc pewnie stwierdziła, że mi się spodoba. No ta koszula mi się podoba. Ogólnie raczej bym jej nie zostawiła w szafie i raczej jej nie zostawię, bo po prostu jej nie potrzebuję, nie mam gdzie w tym chodzić. Ogólnie teraz w ogóle nie mam gdzie w czym chodzić. Jeżeli mam ją oceniać, naprawdę podoba mi się i nawet do tego setu mi się podoba, jak wygląda. Jest w moim stylu. Oversize, luźna, wygodna i ten materiał jest taki delikatny, że jakby można coś jeszcze na nią założyć, także spoko. Tutaj mogę powiedzieć spoko, moja mama poszła w klasykę, nie ryzykowała z kolorem, mogę dać tutaj 4. Chociaż tak w przybliżeniu Wam tutaj pokażę, że ten kolor nie jest czarny, tylko on jest właśnie taki ciemnozielony. Wolałabym jakby był grafitowy albo właśnie taki ciemny szary, ale ten też może być. Mam kolejną rzecz w ręce i widzę, że są to spodnie i widzę ich kieszenie i... No nie wiem. Okej, okay, są to spodnie z wysokim stanem. Ja niezbyt przepadam za takimi kieszeniami. Nie wiem, to już tak kwestia gustu, po prostu średnio mi się podobają. No ale dobra, wskakuję. Okej, okay, od razu powiem, że spodnie są trochę pomięte, bo przyszły po prostu no tak zapakowane. Ale muszę przyznać, że moja mama wybrała bardzo dobry krój spodni, bo naprawdę mi się podobają i super, że są w kant. Muszę powiedzieć... Brawo, bardzo dobry wybór, bo jeżeli by były bez tego kantu, to bym raczej powiedziała, że są takie o. A jeżeli chodzi o ich krój i to jak wyglądają, ogólnie są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Jedyne co mi się nie podoba tak do końca, to ten kolor, bo właśnie znowu jest to taka ciemna zieleń. Czy je zostawię? No w sumie kurczę nie wiem, bo rzadko na mnie spodnie tak dobrze leżą. Pokażę Wam nogawki, które są właśnie takie delikatnie szersze u dołu, ale mają fajną długość. Naprawdę spoko, tutaj mogę dać 5. Daję 5, bo serio.
spodnie są w moim stylu. Okej, kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jakaś marynarka. Wydaje mi się, że mam bardzo podobną w szafie, ale nie chodzę w niej. Tak, nie myliłam się, mam bardzo podobną w szafie i nie chodzę w niej. Jakby to nie jest do końca mój styl. Raczej tak średnio, wolę marynarki oversize'owe, bardziej tutaj szersze w ramionach, tutaj zwężone ku dołowi. Ta marynarka jest dla mnie jakoś taka zbyt damska i wydaje mi się, że może jak będę trochę starsza, to będę bardziej gustować w takich krojach. Także moja ocena tutaj to jest, no, takie 2,5. Nie wiem, o co chodzi, ale moja mama wybrała strasznie dużo rzeczy w zielonych kolorach. I znowu właśnie mam tutaj jakąś bluzę, która jest zielona. Okej, jeśli chodzi o tą bluzę, moja mama wie, że bardzo lubię bluzy, które właśnie mają takie rozpinania, które są do tego momentu. Wie, że takie mam, wie, że w takich chodzę, także tutaj jakby to jest bardzo trafione. Mi się po prostu nie podoba wykonanie tej bluzy. To, że mam bardzo cienki materiał i wygląda po prostu dosyć tak szajsko. Ale ogólnie tutaj jest rzecz trafiona. Chyba wolałabym, jakby była bardziej w takim wełnianym materiale albo w innym kolorze, bo to jest po prostu taki basic, jest zwykła, więc tutaj dam ocenę 3. Okej, kolejna rzecz to coś małego i wygląda jak szalik. Tak, to jest szalik. No, szalik jest bardzo ładny, podoba mi się. Podoba mi się, że jest czerwony, podoba mi się też jego krój. Mogę powiedzieć, że szalik ma taki krój? Bardzo fajny, powiem wam, że chyba go sobie zostawię, bo no naprawdę bardzo mi się podoba. I widzę tutaj w paczce podobną rzecz z podobnym wzorem. Nie wiem, czy to jest jakiś komplet, zaraz zobaczę. Ojejku, ale strasznie się elektryzują włosy po nim. Nie wiem, czy to przeżyje, ale słuchajcie. No dobra, zobaczcie. To chyba też jest jakaś taka koszula, koszulopłaszcz. Wow! Wow! Ej, to się wydaje być mega cool. O kurczę, tutaj jestem w szoku. W sensie wiem, że to jest znowu podobny krój do tego, co mam była już taka jedna koszula, ale bardzo mi się podoba ten pattern i to, że jest czerwono-czarna. Serio, nie mam takiej kurtki, ani jednej i zastanawiam się tutaj bardzo mocno, czy jej nie zostawić, bo naprawdę wygląda bardzo fajnie i jest duża, oversize'owa, wygodna. I ma podszewkę, więc jest też trochę cieplejsza. Kurczę, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. Ja tutaj na pewno daję 5, bo trafione. Jestem też zaskoczona, że moja mama zdecydowała się na taki kolor, bo to jest dosyć odważne. Ja rzadko chodzę w czerwonym, więc brawo. To jest chyba moja ulubiona rzecz jak do tej pory. Nie myślałam, że jakaś taka koszula mnie już kiedyś zaskoczy, a bardzo miłe zaskoczenie tutaj wystąpiło. Ulala, tutaj jakiś sweter. Wygląda on w opakowaniu całkiem fajnie i całkiem obiecująco. O, wow! Mamo, gratuluję ci! Jestem naprawdę w szoku tego wyboru, bo ja już się bałam, że to będzie jakiś przeciętny sweter, który tylko ładnie wygląda, a to jest bezrękawnik, który jest swetrowy. No kurczę, tutaj powiem wam, że moja mama mnie serio zdziwiła, że wybrała taką rzecz, bo ja sama bym się mega zastanawiała, czy takiej rzeczy sobie nie kupić. Wiecie co, ja liczyłam, że po tym filmie zaraz zwrócę wszystko i odzyskam hajs, ale tak to nie wiem, bo naprawdę mi się to mega podoba i jestem w szoku. W szoku, że moja mama wybrała bezrękawnik, bo ja nie chodzę jakoś tak często w tych bezrękawnikach i jakoś tak za dużo o nich nie mówię, a tutaj naprawdę. Brawo! Serio, jestem dumna. Jedynie do czego mam obawy, to że nie wiem, czy dobrze się czuję aż w takim golfie, ale to jak wygląda ogólnie, no naprawdę super, znowu jest piąteczka, jestem w szoku. Serio, nie spodziewałam się takiego wyboru. Ostatnia rzecz z tej paczki, coś czarnego. Co to jest? To jest sukienka. Okej, muszę się w nią przebrać. Dobra, ej, z fartem udało mi się to zapiąć i to jest jednak kombinezon. Z tyłu ma takie plecy, które tutaj niby powinny się odsłaniać, ale się w sumie nie odsłaniają, a szkoda. Dobra, ogólnie powiem tak, rzecz, której w życiu bym sobie nie wybrała, naprawdę miałabym takie nie, ale jak to ubrałam, to powiem wam, że ta góra. Bardzo mi się podoba, jak wygląda. Wyglądam kobieco, co się rzadko zdarza. I
wydaje mi się, że ten kombinezon bardzo fajnie wysmukla i jest taki, można go jej ubrać w lecie na jakąś randomową, nie wiem, jakiś randomowy spacer gdzieś na wakacjach, ale można go też ubrać na jakieś takie, jakąś poważniejszą okazję, moim zdaniem, bo zobaczcie, on naprawdę może wyglądać bardzo elegancko. To jest ta rzecz, której jestem jakby zdziwiona, bo tak to powiedziałabym, że mi się nie podoba, ale jak ją ubrałam, to naprawdę bardzo dobrze i komfortowo się w niej czuję i chętnie bym w czymś takim wyszła. Muszę znowu dać piątkę, czego się nie spodziewałam, bo to nie jest zupełnie w moim stylu. Wiecie, że ja się tak nie ubieram. Brawo. Serio, gratuluję mojej mamie, bo w życiu bym sobie czegoś takiego nie zamówiła. A teraz rozważam bardzo mocno, żeby to zostawić. Dobra, w takim razie otwieram drugą paczkę. Pierwsze, co tutaj jest, to coś czerwonego. Jeszcze tego nie rozkładam, ale wygląda to bardzo podobnie jak sweter, który miałam wybrany, ale w końcu stwierdziłam, że go nie kupię. Zaraz zobaczymy, czy to jest on. Tak, to jest ten sweter, który serio miałam otwarty w swojej karcie i chciałam go kupować. To już powiem wam, że jest dziwne, że moja mama aż tak trafiła. Znowu rzecz trafiona i od razu mówię, że daję jej piątkę, bo ja serio miałam to kupić, ale zrezygnowałam, ale ten sweter jest przepiękny, bardzo ładny ma materiał, te prążki, fajnie to wygląda, serio, tylko znowu tutaj nie jestem pewna co do tego golfu, czym jest w takim golfie dobrze, ale bardzo mi się podoba jego długość, mogę sobie go włożyć, jeżeli chcę, do spodni z wysokim stanem i naprawdę wygląda super. Ja chciałam odzyskać pieniądze, a teraz to nie wiem, ostatnie 5 rzeczy odłożyłam na bok, żeby się zastanowić, czy ich nie zostawić i ten sweter będzie kolejną. Aha! Mamo, spisałaś się świetnie, ale wolałabym, żeby ci poszło gorzej, bo wtedy mogłabym te rzeczy oddać. Okej, okay, ostatnia rzecz, która tutaj jest, to chyba są buty. Tego się już obawiam. Ej, nie, przepraszam, jeszcze jest tutaj jakaś jedna rzecz. Jeszcze nie widziałam butów. Najpierw sprawdzę tutaj, coś... Co to jest? Strasznie to małe. Okej, okay, tutaj mamy taki top. Przymierzę go na końcu, dobra? Bo nie chcę mi się teraz tego wszystkiego rozbierać. Patrzcie na te buty. Kurczę! Ej, czy to jest dziwne, że one mi się podobają? W sensie... Patrzcie, jaką mają cool podeszwę. Ta podeszwa jest super. Już obiecałam sobie, że nie będę kupować żadnych butów. No ale dobra, przymierzamy. Obniżyłam was trochę, bo muszę te buty ubrać. Ciekawe, ile one kosztują. Aha, jak się zamawia online, to na metkach nie ma cen. Ło kurde, ale buciur. Okej, buty wyglądają tak. I kurczę, no, ja muszę przyznać, że one mi się naprawdę mega podobają. Ja chciałam takie buty. Chciałam sobie właśnie coś takiego kupić i podeszwa w tych tutaj robi robotę, naprawdę. No kurczę, nie spodziewałam się tego, że będę rozkminiać tyle rzeczy, czy mam je zostawić. Strasznie mi się podobają te buty. No i co? Znowu ocena 5. Dziwne. A te buty to jest serio kozak i koniecznie napiszcie mi, czy byście je zostawiły, czy zostawili, czy nie, bo ja, wow, ja to mega rozkminiam, serio. Chcę wam je pokazać jakoś bardziej z bliska. Okej, okay, na koniec zostawiłam ten top, który jest w porządku. Jakby tutaj moja mama wie też, że czasem lubię chodzić w takich krótkich topach, może bardziej na lato, bo no teraz jest trochę za zimno na coś takiego, ale ogólnie jest naprawdę spoko, tylko jego uszycie jest chyba takie średnie, bo wydaje mi się, że ten dekolt powinien być całkiem na płasko. On jest po prostu jakoś dziwnie uszyty i dosyć niekomfortowy. Tutaj dam ocenę 4. Nie, dam nawet 3,5, bo to już nie do końca jest w moim stylu, kiedyś tak chodziłam dużo częściej, ale ogólnie w porządku, ja też lubię takie dosyć błyszczące rzeczy, ale tego na pewno nie zostawiam, więc tutaj mamy 3,5. Tak, i to by było na tyle. Ubrania, wszystkie ubrania, które dzisiaj mierzyłam, będą w opisie, więc jeżeli ktoś tam jest zainteresowany czymś, to zerknijcie do opisu, a ja teraz spróbuję zadzwonić do mojej mamy. Właśnie skończyłam nagrywać film z tymi rzeczami. No i ciekawa jestem, no, jak trafiłam? No serio, mówiłam właśnie, że jestem w szoku, bo wiele rzeczy jest takich, że ja je odłożyłam na bok i się zastanawiam, czy ich nie zostawić. Chyba z 6 rzeczy. No, ale jak ogólnie, że gdybyś, nie wiem, za darmo ci miał ktoś dać, to byś chodziła w nich? No, w niektórych bardzo, ale w niektórych nie. A które tak, niektóre nie trafiłam?
Ten płaszcz z futerkiem. Taki ten brązowy, nie? Mhm. Nie. Tak mi się wydawało. On tak... Tu miałam wątpliwość, Tak. Kombinezon, jak ci się podoba? No mega ładny, w życiu bym sobie nie zamówiła, ale bardzo mi się, bardzo ładnie wygląda. Okej, moi drodzy, więc to by było wszystko i ja naprawdę jestem w ciężkim szoku, że tyle rzeczy mi się podoba. Niektóre to były totalne zaskoczenia, których nigdy bym sobie nie zamówiła, a jakie ubrałam, to mi się podobały. Tak więc gratuluję mojej mamie, serio jestem dumna, jestem w szoku, że aż tak jej dobrze poszło. Nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye!